A jakby tak Zbigniew Ziobro poprosił pana, żeby pan był, zajął się jego krowa, tak. Jego wizerunku? Nie splamiłem się taką współpracą i z całą pewnością taką współpracą bym się nie splamił. Za żadne pieniądze. Za żadne pieniądze, dlatego że ja mógłbym zażądać 100 milionów, tak? Być może wątpię, żeby mi zapłacili, ale załóżmy, żeby mi zapłacili 100 milionów. I co z tego? I co z tego? Kiedy musiałbym rozbić wszystkie lustra w tym kraju. Musiałbym zmącić każdą powierzchnię każdej wody. Mamy 1000 jezior na Mazurach. Nie mógłbym tam wyjechać. To byłby problem dla mnie. I żadne pieniądze, nawet 100 milionów złotych, nie przykryję, nie jestem w stanie banknotami przykryć każdego lustra, każdego jeziora. Nie starczyłoby banknotów na świecie, żeby przykryć nimi wszystkie lustra każdej wody. Nie starczyłoby. Pięknie powiedziane, panie Piotrze. Jest pan aktorem czy suflerem? Ani nie jestem aktorem, ani nie jestem suflerem, jestem sobą. Jestem sobą, gdybym chciał grać PR-owo, 1/10 z tych rzeczy, których pani, o których powiedziałem przed chwilą, nie powiedziałbym. Oj, mam wrażenie, panie Piotrze, że lubi pan siebie słuchać też, co? A może tak, Tymochowicz na prezydenta? Nie, nie lubię. Skoro pan jest niewierzący, nie byłby może pan przekonywał. Chociaż może jako kaznodzieja byłby pan też przekonywujący. Tak, no. Tak, powinienem teraz wypada powiedzieć nie, oczywiście, broń Boże, nie lubię sam siebie słuchać, jestem tak skromny, że wręcz nie znoszę siebie, prawda? I tak, ja się w ogóle nie zastanawiam nad tym, czy ja się lubię słuchać, czy nie. Ja po prostu wiem, że ludziom mam coś ważnego do przekazania. Dla ich dobra, po prostu dla ich dobra. Ja to wiem i dlatego to robię. Politycy są cyniczni? Jednym zdaniem. W znakomitej większości tak, to znaczy 98%, czyli prawie wszyscy. Bo kiedy polityk nie byłby cyniczny? Wtedy, gdyby był prawdziwy, gdyby miał odwagę stanąć przed kamerą i powiedzieć: szanowni wyborcy, w rzeczywistości mam was w dupie. Jesteście mi tylko potrzebni po to, żebym miał stałą pensję na 4 lata, bo to jest dla mnie najważniejsze. 98%, może 6, nie wiem, polityków dokładnie są wyznawcami diet poselskich. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Taki polityk, gdyby nie był cyniczny... Panie Piotrze, i jak pan może z tego z zadowoleniem patrzeć w lustro, że właśnie takim ludziom pan pomaga osiągać swój cel? Co nieprawda. Nieprawda. Nieprawda to, co pan powiedział? Nie. Tego nikt nie ukrywa, tak? Znaczy, politycy może nie powiedzą tego wprost, ale no, nie sądzę też, żeby ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy. Znaczy, naprawdę pani wierzy w to, że to jest pewien teatr, który odgrywamy, tak? Dlaczego ludzie się wzruszają na filmach i płaczą na Trendowatej czy Awatarze? No, przecież powinni wiedzieć, tak? Że to są tylko aktorzy, którzy odgrywają rolę, a jednak ludzie się wzruszają. Podobnie udajemy, bo bawimy się w taką grę, udajemy, że patrzymy na polityka, który mówi, że najważniejszy jest dla niego los Polski, los kraju, wzrost sukcesywny, żeby żyło nam się lepiej i społeczeństwo udaje, że w to wierzy. Tak, to jest pewna gra teatralna. No i ja w tej grze teatralnej oczywiście biorę udział, ale też, no też umówmy się, że... Pan pływając w błocie, ale, zachowuje ciągle tak, białe szaty. Oczywiście, dlatego że przy okazji niechcący, mimo tego, że politycy dbają o swój własny biznes i o nic innego nie dbają tak naprawdę, mimo tego mogą niechcący coś dobrego zrobić dla kraju, sami sobie z tego nie zdając sprawy. Pan powtarza, że nie jest pan cyniczny, że nie ma się pan czego wstydzić, a gdyby Stan Tymiński został prezydentem i czarne teczki stałyby się argumentem politycznym, jakby się pan czuł? Ja miałem wtedy 20 kilka lat, trochę może inaczej myślałem niż w tej chwili. Byłem zafascynowany socjotechnikami, możliwościami PR-u. Czyli wtedy pan był cyniczny. Każda forma reklamy musi być przejaskrawiona. Tak samo mamy sztuczki PR-owe. O niektórych nie mówiłem nigdy dotąd. Może jest dobra okazja, żeby powiedzieć. Na przykład byłem odpowiedzialny za zrobienie tej głównej, słynnej konferencji prasowej, gdzie Tymiński pokazał w czarnej teczce rzekome dokumenty. Pamiętam, że poszliśmy do jakiejś knajpy wtedy po tych wszystkich wydarzeniach medialnych z panem Tymińskim i zadałem mu to pytanie, bo rzeczywiście chciałem wiedzieć, musiałem wiedzieć jako doradca, jako PR-owiec, co jest w tej teczce. I myślę, że po tylu latach możemy to ujawnić, to nikomu jakieś ujmy chyba nie przyniesie. No więc nie było tam żadnych dokumentów oczywiście. Było tam amerykańskie wydanie Newsweeka, czyli tygodnik był, zwykły tygodnik Newsweek z Wałęsą na okładce i to
I to była ta słynna czarna teczka z dokumentami. A czy pan w swoim takim odczuciu właśnie uczciwości, moralności chciałby, żeby taki zawód jak pana przestał być potrzebny i żebyśmy doczekali takich czasów, którym, jeśli pan pozwoli, takich czasów, w których nie liczy się charyzma polityka, nie liczą się jego umiejętności medialne, ale liczy się jego merytoryczne przygotowanie. I tak jak ja sobie myślę o tym, na przykład, że dla mnie, gdybym miała powiedzieć, jakim najlepszym w Polsce jest, jaki jest najlepszy polityk, to bym powiedziała Michał Boni, tak? Osoba z drugiego szeregu, niezwykle pracowita, intelektualista, myślący o tym, co może być z Polską w 2030 tak. roku, chociaż politycy myślą, co mogą powiedzieć dzisiaj wyborcom, a nie to tym, co będzie za lat kilkanaście. Marzy mi się, żeby za ileś lat na całym świecie politykami byli fachowcy, politykami byli ludzie skromni, uczciwi, merytorycznie przygotowani, którzy są kompletnie niemedialni. I że właściwie będzie się bardziej ufało tym, którzy gorzej wyglądają, gorzej mówią. I w jaki sposób, powiedziałabym, pewnym fenomenem jest również Waldemar Pawlak, który można powiedzieć, że no PR-owo zawsze fatalnie wyglądał medialnie i to wszystko. Nie, bardzo długo tak było do tej pory. Ale on zyskał wiarygodność i proszę powiedzieć, że on tam na swoją skalę o ten sukces odnosi. No tak, ale na miarę polską. Tak, dlaczego zyskał wiarygodność? Dlatego, że się nie wychyla, dlatego, że ustępuje. Nauczył się bardzo prostej rzeczy, że należy się chować w piwnicy. Nauczył się bardzo prostej rzeczy, że należy się chować w podziemiach, bo odkrył, kiedyś z nim rozmawiałem zresztą na ten temat, odkrył, że najwyższe notowania Aleksandra Kwaśniewskiego były wtedy, gdy się w ogóle nie pokazywał w żadnym medium. Wtedy wzrastały notowania. To samo było z Krzaklewskim. Im więcej się pokazywał w mediach, tym na łeb, na szyję leciały notowania. To jest specyfika polska. Im mniej się będziemy wychylać, im bardziej będziemy w cieniu, im bardziej będziemy schowani, tym lepiej dla nas, bo nas nie ma. Po prostu my uwielbiamy kogo? Trzeba umrzeć w Polsce, żeby ludzie zaczęli dobrze o nas mówić. To jest jakiś obłęd po prostu. Żyjemy w obłędnym, zwariowanym kraju. Nie, bo to jest... Pan mówi o jakimś pewnym paradoksie, właśnie jednak wygrywają ci, których jest dużo. Nasz świat jest światem wizerunkowym. Poza wizerunkiem nie ma nic. Cała nasza percepcja, węch, słuch, smak, na co jest skierowana? No przecież nie na content. Cała nasza percepcja to jest odbiór wizerunku, nic więcej. Oczywiście jest w nas wszystkich być może tęsknota za światem innym. Leśmian by powiedział, takiż to świat, niedobry świat, dlaczegoż innego nie ma świata? Ale taki właśnie on jest. A co to znaczy świat kontentu? Tylko Bóg zagląda w umysły, Bóg zagląda w serca, Bóg zagląda w duszę. I Bóg jeden zna kontent, tak? Ale ja jestem ateistą. Niech sobie w zaświatach, niech zaświaty będą kontentowe. Świat kontentu, czyli świat treści, czyli świat religii. I teraz ja wyznaję prostą zasadę, że uczę ludzi nie religii, nie farmazonów, nie obłędu, nie bajek. Tylko uczę ludzi tego, jak najlepiej żyć, najlepiej się przystosować do świata takiego, jakim on jest, do świata wizerunku. Pan mówi, że wizerunek jest najważniejszy i to jest oczywiste, że żyjemy w świecie, gdzie wszystko się celebratyzuje, tabloidyzuje. Ten wizerunek nie tylko, że jest najważniejszy, ale on musi być coraz mocniejszy. Dokładnie. Te bodźce są, się eskalują wyścig i tak dalej. Jest wyścig zbrojeń w każdym. Żyjemy zbrojeń. W filozofii, filozofia pewnego Zabaj. Życia codziennego jest filozofią rankingów, no, tak. najbogatszych, Zabaj. Najbardziej wpływowych, najpiękniejszych, najszczuplejszych i tak dalej. Natomiast mówią niektórzy antropolodzy kultury zajmujący się futurologią, że nachodzi taki zmierzch, że zaczynamy poszukiwać intymności, że już coraz bardziej ważne mogą stać się wartości. To iluzje są. Żaden zmierzch nie następuje, a wręcz przeciwnie, widzimy tabloizację coraz większą, widzimy zbliżenie polityki do show biznesu i będziemy obserwować coraz silniej. Ale istotnie przyjdzie taki moment, kiedy będzie szansa, że świat przestanie być wizerunkowy. Przyjdzie taki moment. Paradoksalnie dawno temu pisał o tym Teilhard de Chardin w książkach Wszechświat personalistyczny. Bardzo polecam zresztą. Otóż ten skromny jezuita powiedział coś pięknego. Powiedział, czy napisał, że skoro tak bardzo potrzebujemy Boga, to kiedyś Go sami stworzymy. To my będziemy kreatorami, Jego kreatorami.
aż zaistnieje. Tylko w pewnym sensie nie tylko tak jak Marx, prawda, który tak, że strach stworzył Bogę. Oczywiście, ale w pewnym sensie do tego dążymy, dlatego że internet staje się na razie jest protoplazmą Boga w tej chwili. To jest tylko protoplazma. To nawet jeszcze nie jest zygota boska. To nawet nie jest embrion jeszcze. To jest tylko protoplazma, ale jest szansa przynajmniej potencjalna, że z niej wyłoni się content, wielki content tego świata. Content, który będzie wiedział o nas wszystko, który zajrzy nam do mózgu, który będzie kontrolować nasz każdy ruch, który naprawdę będzie w stanie nas ocenić contentowo. Ja się cieszę, ja jestem przeszczęśliwy, że nie było mi dane żyć w takim świecie. Nie chciałbym żyć w takim świecie, gdzie superkomputery internetowe będą o mnie wiedziały wszystko. Będą śledziły każdy mój ruch, zrobią ze mnie biologiczną ciekawostkę jednego z ostatnich Mohikanów, czyli niewolników tego świata. Cieszę się, że żyję w świecie wizerunku, a nie w świecie superkontentu, bo to będzie... Może nie koniec świata, bo to będzie początek ich świata, tych komputerów, ale nasz koniec świata to będzie na pewno.